Hop, hop. Dzień dobry, dzień dobry moje kochane aniołki. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Wiecie, że mam na imię Sylwia. Ewunia mi podarowała kubek. Sylwia Wiedźma. Najlepsza kawa jaka może być to z tego kubeczka. Ewuniu dziękuję Ci bardzo. Kochani, wtorek, który dzisiaj mamy, 5 grudnia budzimy się, 2023 rok. Jak widzicie dzisiaj mistyczny tarot marzyciela. I moje ukochane jednorożce, dla Was dzisiaj również będą dwie karty, ale słuchajcie, ja sobie tak pomyślałam, że dzisiaj zrobimy, wiecie jak? Same duże arkana. I postanowiłam, że no tak, no, ja lubię zmiany, ja jestem piątką numerologiczną, także wczoraj było dla każdego znaku Zodiaku, od baranka do rybek. Dzisiaj, kochani, będzie tylko i wyłącznie jedna karta, i nie przejmujemy się tym w ogóle. Dzisiaj tylko duże arkana. Zaraz zobaczymy kartę wyroczni. Dla Was, Jezus, muszę się obudzić. Wy też tak macie. Gdzie Wy jesteście? W domu? W pracy? Gdzie? Napiszcie koniecznie. Zostawcie lajka. Napiszcie, którą kartę wybraliście pierwszą czy drugą. No niestety kawa szun się. O. Tu jest karta z lewej strony, tu jest karta z prawej strony. Macie od koloru do wyboru. Tu będzie za chwilę karta dnia. No i kochani, jeżeli ktoś ma dzisiaj imieninki, urodzinki. No to życzę Wam skarby wszystkiego najpiękniejszego. Niech Wam się darzy przede wszystkim zdrówka, kochani, bo prezenty to można i samemu sobie kupić, no nie. Ale o to chodzi, żeby mieć zdrowie, no i szczęście jest też ważne w życiu. No mówcie co chcecie, szczęście jest bardzo ważne. Kochani, czytanie ogólne, czytanie będzie z jednej karty, może nie musi rezonować. Jeżeli nie będzie rezonować, miejcie to gdzieś, może jutrzejsze czytanie będzie dla Was. Bardzo mile widziane łapki w górę. Pewnie, że tak. Napiszcie w komentarzu, którą wybraliście lewą czy prawą. Jak chcecie, to napiszcie jakieś pozdrowienia, albo jak macie jakieś tematy filmów, piszcie, kochani. Pijecie kawę z kardamonem? Ja piję kawę z kardamonem. No, polecam. Oczywiście każdy ma y, inny smak, nie? Więc może wam smakować nie musi. Jutro Mikołaj. Będę musiała coś wam wymyślać fajnego. No, i co to wymyślać? Dajcie jakieś propozycje kogo dzisiaj mamy na tapecie byki zodiakalne mężczyzna będzie ważny dzisiaj karta papież kochani widać chyba ładnie widać bardzo spokojny dzień będzie może pełen refleksji może jakieś duchowe przeżycia będziecie mieć będziecie uczciwi spotkacie uczciwą osobę może nawet księdza papieża kto to wie Spędzajcie ten dzień z rodziną, z najbliższymi, z takimi osobami, gdzie ja bym powiedziała, gdzie się po prostu czujecie dobrze. Uczcie się dzisiaj. Jak ja widzę kapłana, to zaraz mam ochotę się uczyć. No i ja się będę uczyć. Nie wiem, czy wam pokazywałam, czy wam nie pokazywałam. Cudowna książka, znaki, bardzo polecam. Będę się właśnie z niej uczyć. Tak, Wy wiecie, że ja uwielbiam nie czytać. Ja, ja dziennie, kochani, dziennie czytam. Naprawdę. Nie ma dnia, żebym nie czytała, ale nie, nie o mnie, bo o kapłanie mieliśmy mówić. A czasami, no właśnie, tutaj pisze papież, a czasami w różnych tarotach pisze kapłan. To też, kochani, je wiecie, co mi przyszło do głowy. Jutro są Mikołajki, nie? A tu jest papież, a papież oznacza zaręczyny ślub. No to ciekawe, kto mi przyniesie pierścionek zaręczynowy. Możecie się spodziewać, kochani, zaproszenia na ślub, na chrzest, co tam jeszcze jest w kościele? Spotkacie osobę, która trzyma się zasad moralnych, która jest uczciwa? A może wy komuś udzielicie jakiegoś wsparcia duchowego może ktoś do mnie dzisiaj napisze no, to, tak, to serdecznie zapraszam, bardzo chętnie się podzielę swoją wiedzą bardzo ładne karty co tu jeszcze mamy chrzciny, chrzest co jeszcze mamy w kościele, muszę się napić co jeszcze mamy w kościele A, wychowanie dzieci w zgodzie z moralnością, uczciwością co tam jeszcze Ja bardziej widzę, że Wy będziecie się sami chcieli czegoś douczyć, tak jak ja będę dzisiaj czytała te znaki, które nam świat wysyła, bo, yy, kochani, z drugiej strony też otrzymujemy znaki. A może też macie jakąś osobę po tamtej stronie i chcielibyście wiedzieć, co to za znak? Kto to wie? Idźcie dzisiaj do biblioteki, idźcie dzisiaj do księgarni, może, może ktoś z Was na uczelni bywać. A wiecie co? Yy, może się chcecie zapisać na jakiś portal randkowy. Nie śmiejcie się, ja się zapisałam, znaczy księgowa mnie zapisała. Ale fajnie jest. Yy. Może musicie poznać nowe osoby, inne osoby. Może piszecie książkę, tak jak ja i potrzebujecie pewnej wiedzy, dlaczego. Ale to też karta, kochani, biura matrymonialnego, czyli portal randkowy, ale i ktoś Ciebie może poznać z jakąś taką. Osobą, która jest godna zaufania i, i was chce ten ktoś y, poznać, przedstawić. Możecie też iść na przykład dzisiaj do prawnika, bo to jest taka osoba starsza, taka osoba bardzo, bym powiedziała, poważna, tak? To jest osoba, która y, y, jak to powiedzieć, przyjmuje zasady moralne za jedyne. Y, Dobrze doradza, jest osobą stronniczą przede wszystkim. No i poświęca się dla innych, tak? Pracuje dla innych. Może ktoś dzisiaj chce iść na kapłana? No bardzo proszę. Dla mnie kapłan, papież, czy zwał jak zwał, bo w każdej tali jest inaczej. To jest wyjaśnienie czegoś, uczciwie postawieni, postawienie, kochani, sprawy. Czyli było tak. Teraz stawiamy sprawę, jasno, rozmawiamy o tym, i i może trzeba się wyrzec czegoś. Chcecie rzucić palenie? Proszę bardzo. Może dzisiaj spotkać jakiegoś swojego mentora? Kogo jeszcze? Nauczyciela? Kogoś, kto ma y, jakąś naukę do przekazania, jakąś wiedzę. No może mąż, ojciec. Jakiś mężczyzna, starszy, doradca, przyjaciel. Facet, na pewno będzie facet. Może i być zodiakalny byk, tak jak powiedziałam na samym początku. Jeżeli są tutaj osoby w związkach, które nie mają ślubu, to może karta mówi zapowiedź. Może dostaniecie, kochane osoby, dostaniecie wiadomość, że będziecie właśnie na, na takich zaręczynach. Może ktoś planuje ślub, może ktoś wam powie o wierności. Tak bardzo, bardzo wyczuwam tą osobę, która chce, jeżeli dzisiaj idziecie do pracy, to będziecie może mieć jakiś wykład od nie wiem, prezesa, dyrektora. Możecie dzisiaj sprzedać książki i zarobić na tych książkach. Możecie udzielać korepetycji, bo przecież kapłan wygłasza. No więc, jeżeli jest taka okazja i możecie, czemu nie, kochani? Może ktoś Wam dzisiaj w pracy pomoże. No właśnie. Jeżeli macie trudne zadanie, to niech wam pomoże mężczyzna. On jest fachowcem w tej dziedzinie. On wam pomoże. W zdrowiu jedynie, kochani, no co tu? Powoli wracacie do zdrowia. I radziłabym udać się do osoby mądrzejszej niż wy, czyli do lekarza. Kochani, prawa czy lewa? I idziemy do roboty. <noise> Jeżeli wybraliście prawą kartę. Pięknie. Taniec. Ruszaj ciałem w rytm muzyki. Puśćcie sobie, ja sobie puszczę w samochodzie na cały regulator. A co? A jak ktoś ma ochotę tańczyć, to tańczcie zgodnie z rytmem życia. Manifestujcie swoje marzenia poprzez taniec. Czyli co? Śpiewająco, tak? Dzisiaj śpiewająco puśćcie sobie swoją. Ulubioną mm, muzykę. A co? Niech Wam się darzy. A dwójeczki moje kochane? Mm. No to dobrze, że mamy tego kapłana, bo trzeba poskromić złość. Wyrażaj złość w bezpieczny sposób. Wykorzystaj złość jako pozytywną siłę. Uszanuj wszystkie swoje emocje, bo są uświęcone. Ja jestem ciekawa tych waszych komentarzy dzisiaj, naprawdę. No to kochani, fajnego dnia wam życzę. Słyszymy się niedługo. Przesyłam wam moc uścisków, moje misiaki. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału, zachęcam do subskrypcji, a wszystkim, którzy wspierają, Mój kanał, a jest już taka możliwość od 4 zł, także bardzo, bardzo Wam dziękuję, że dbacie. No to co? Do usłyszenia. Papa, pa, kochani, miłego dnia.